Siema widzowie, widzimy was w trzecim podejściu do nagrania tego odcinka, więc naprawdę smutne, mam nadzieję, że teraz się uda. Zostawcie subiga i dzwonka, bo dobijamy do 200. Dziękuję za 100. Trzeci raz chyba dziękuję. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Dziękuję za 8 łapek pod ostatnim odcinkiem, bardzo wam się ta seria spodobała, więc pomyślałem, że nagramy jeszcze raz. I po prostu już przejdźmy do materiału. Dobra, jesteśmy na tym świecie naszym, dużo zrobiliśmy, naprawdę dużo i wszystko oczywiście trzeba było po nagraniu, nagrało po prostu. Więc dobra, jesteśmy w stochu, mamy 3 żelaza, mamy jedzonko, bo tam był grzyb u góry. No tak, pokaż, ja tak. Mamy diaksy, ale jest przy okazji jaskinia i boję się, że zginę. Ale są tylko 2 diaksy, super. No super. Dobra, więc... Czego tutaj nie mogę wejść? Dobra, ja tu biorę ten kobel i ja po prostu go zbieram i z... A, ty oświetlasz, bo jego chciałem. Co tu jest? A tu to jest. Kto tutaj zamknął? Zdaję, bo ja tu kopałem. O, tak, zróbmy. Dobra, gdzie jest ta jaskinia? Może ta wyspa jest wielka. Dosłownie. Mamy już trochę itemów, trochę. Też zrobiliśmy sobie złote spodnie, bo było tutaj złoto. Gdzieś tutaj chyba było. Z nami jest oczywiście Tochu, bo oczywiście z nimi nagrywam odcinki. Jakby Mieszko chciał wbić na odcinek, albo zagrać odcinek, albo do Majek, to serdecznie zapraszam. I dobra. Gdzie jest to złoto? A już wykopałeś te diaksy. No i ile? Tak, już wykopałem. Daj diaksowy kilo. O kurczę, to nie rób nic z tego, dobra? No, ja już schowam do skrzyni właśnie. Dobra, to pokaż, gdzie jest ta jaskinia, bo ja chcę ją też zwiedzić. Na odcinku, jak już to zrobimy. Trzecie ja podejście. Ja to przy tych mobach, wiesz, tam gdzie... Czekaj. Ja zobaczę, czy to nagrywa i te chwilkę do ciebie wrócę. A few moments later. Dobrze, to się nagrywa, więc jestem szczęśliwy. Po prostu przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej. Do odcinka. Tochu, nie słychać cię. Ja nic nie mówię. A, dobra, to gdzie jest ta jaskinia? Ta jaskinia to była na tej naszej pychowej wyspie. Znalazłem tu diaksy. Na jakiej wyspie? Czy znaleźliśmy? No wiesz, ta dżunglowa. A dobra. Ja to w ogóle zbieram już to. Już są ziemniaki. Ale nie może się zbierać. Nie będę cię tak, zabraniał. Ale... Rozmnożenie? Tak, rozmnóż, nie zbieraj ich. Mamy dosyć jedzenia, to czy... Ja mam przynajmniej dosyć jedzenia. A, te rozmnożyć. Dobra, jak tam będą dosyć... Mamy już pomału farmę świniek. Pomału coś tam się robi. W ogóle uciekliśmy z tamtej wyspy z racji tego, że po prostu no za dużo mowy. Nie miało sensu, budowaliśmy jakąś chatkę, nie wyszło nam. Dlatego się po prostu tutaj przenieśliśmy, bo naprawdę nie miało sensu. Tam spił się mowy dosłownie, to był hardcore tam, to nie było normalne. Więc zaczęliśmy się po prostu przenosić. Wyszło z tego, że przenieśliśmy tutaj i wyszło na to. Czekajcie, zróbmy sobie. Nie mogę sobie zrobić. Ej, mogę sobie chyba zrobić. Czy mogę sobie zrobić? O, mogę sobie tak w ekwipunku zrobić. Dobra, więc mamy trochę jedzonka, zawsze jest trochę. Dobra, co zróbmy? Tam jest wioska, więc ja bym chciał chętnie też do wioski, tak w ogóle przy okazji. Byłem już tu oczywiście przy wiosce. W ogóle oni tam chyba nic nie robią od czasu jakiegoś tam. Więc... Czekaj. Tochu, gdzie jest ta wyspa? Ta wyspa. To miejsce, w którym mówiły, że coś jest. Ja w ogóle pójdę do mojej chaty i tam zbiorę parę itemów, bo będę na parę itemów potrzebne oczywiście. Zbierzmy sobie na przykład... co zbierzmy? Co zbierzemy? Ej, nie mam pomysłu co zebrać. Mam jakieś... czy mam tu strzały, łuk? Killów jakiś. No tu jest killów, dobra. O to mi chodziło! Dobra, mamy tutaj takie coś. Chodźmy tutaj takie coś. A, pójdźmy spać. Dobra, to więc tu nie wiem, czy się dokopać do tej jaskini. Nie wiem, po prostu. Tochu, cię znowu zacięło, nie ma cię. 2 hours later. Więc nic nam na początek nie grozi, mam takie nadzieję. Jak nie, to sobie tak zrobię teraz trochę pochodni i rozświetlam. O, jesteś, Tochu. Wreszcie. Tak, musiałem na chwilę pójść. Ty tak na... Ale mógłbyś zapowiedzią tak pójść, bo ja nie wiem, czy ty zaginąłeś, nie, czy coś. Nie, bo chciałem cię przerywać. No dobra, ja tu trochę brałem pochodni, żeby rozświetlić ostatki terenu, wiesz? Tak, żeby na pewno się nic nie respiło. I to robię oczywiście. Widzowie, widzicie to na nagraniu.
To ja jestem bardzo konsekwentnym człowiekiem. Nie tak blisko obok siebie, stawiaj tutaj na przykład. Ja nie jestem dobry w rozświetlaniu pochodni. Pokaż mi, gdzie to jest. Pokaż mi, gdzie to jest, ta jaskinia. No, na tej wyspie, tam gdzie wiesz. Te wszystkie moby? Tak. Ale nie tak tam nie pójdziemy. A może no. Tu? Ej, dobra, zacznijmy po prostu rozkopywać tą wyspę, dobra? Po prostu zacznijmy ją rozkopywać. Okej. Ale wątpię, że coś tutaj będzie. Nie, ale nie chodzi nawet, że będzie. Tak tu będziemy mieszkać, więc tak trzeba będzie to rozkopać. Ile ja zginąłem na odcinku? Z 8 razy? Równie biorąc? Mam rację, Tochu? Najwięcej chyba. No tak. Czy to coś jest? Nie, tu nic nie ma. Po prostu jest dirt. Dobra, zaklejmy to znowu. Dobra, ja potrzebuję ten drugi poziom i po prostu go wykopać. Nie wykopać, tylko zobaczyć, dokąd on sięga. Mhm. Do tej kratki. Do tej kratki tutaj. Nie, bo... Kopie się do mnie. Do tego momentu, do tej kratki możemy się kopać w górę. Potem zaczyna być woda. Wiesz? Okay. Tak trochę. Więc tutaj można tak sobie wykopać. Jak to wykopiemy, to w ogóle na początku zrobimy tak, że całą wyspę oprócz tego jednego źródła wykopiemy. I będzie chyba najłatwiej, czy nie? Po prostu wtedy będzie najłatwiej żyć. Tu jest takie piękne okienko. Już trochę zaczyna baza wyglądać, tak troszkę. Dlaczego kopię tym kilofem? Jezus. Naprawdę nie umiem tutaj sobie radzić w życiu. Naprawdę, naprawdę. Dobra, zróbmy tak. I sobie tak zróbmy. Dobra. No, to się normalnie daje na live, ale wiecie jak to jest. Jak administracja mówi, że nie, to nie. Żyć nie umierać. Zresztą nie za 5 minut czas na live. Za 5 minut czas na live. O kurczę. No, już tam trochę czasu minęło. To smutne jest. Tak troszkę. To znaczy, że odcinek trochę trwa i że już próbujemy coś zrobić. Ej, co robimy nawet równolegle, zobacz. No, ej, nawet. Co jest? Więc my sobie róbmy ten kill off i jak Tochu zacznie live'a, to od razu wpadajcie do niego na live'a. Ach tak, to już będzie... Nie, to będzie za późno, bo ten film będzie później wyświetlany. Przepraszam. To jak byliście na live'y, to pozdrówcie go po prostu ode mnie. Ach tak. Nie jest tutaj. Nie, wiecie, wiecie co chodzi, wiecie co chodzi po prostu. O, tu już dobiegamy do końca, do krańca tej wyspy. To dobrze, to znaczy coś dobrego, więc tutaj sobie zaznaczmy tak. I tu sobie zobaczmy, czy tutaj dalej można. Nie, to znaczy, że tutaj sobie zostawmy. I tutaj sobie tak zostawmy. Dobra. Więc tu dalej nie można, więc sobie róbmy tutaj tak. Dobra, i takie coś. O, i to wygląda pięknie. I tak to wszystko wytnę prawdopodobnie. Nie wiem, jak to będzie w przycięciu. Więc zobaczymy. Tak, na przykład, tak. I tu będzie tak spływało. Tak pięknie. O, i otwórzmy to i zróbmy tu taki dół, dobra? Takie coś na... No super, zrobię dół, jak tu nie ma już dołu. Dobra, czekajcie, tutaj? O kurczę, też tu nie ma kratki. Jakieś jaja chyba. 2000 years later. Zobaczmy. Pięknie się rozlało. Zobaczcie, jak pięknie. Jeszcze tu trawą zrobić i wszystko będzie git. Dobra. To jeszcze z wami żegnam z tym pięknym wodospadem i ze wszystkim. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Mam nadzieję, że to się nagrało, bo raczej nie chcę, żeby to się nagrało. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Toku też oczywiście bardzo szczęśliwy, bo może być na odcinkach. Z jednej i drugiej strony bardzo się cieszymy z tego i do usłyszenia w następnym materiale. Siemaneczko, pa pa!